Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Dzień dobry. To nie jest clickbait, tytuł pszczoła in vitro będzie działać. To znaczy będzie działać. Plan jest taki, pokrótce. Zacznijmy od odkładów. I przeglądałem, jako że już skończyły praktycznie pobierać pokarm. Wszystko jest zalane, przeglądnęłem gniazda i wracając do moich poprzednich filmików rok temu, podczas zimowania, mówiłem, cztery ramki obsiadane, czyli 5 uliczek, czy 6, 5 uliczek chyba, czyli cztery ramki obsiadane na czarno muszą być do zimowli, bo inaczej pszczoła albo nie przezimuje i się osypie, albo i tak start nie będzie miał jakiegokolwiek sensu, bo i nie dojdzie do rzepaku. Tak więc przeglądałem i ku mojemu smutku znajdują się takie dwie rodziny. Jedna rodzina to jest ta, którą pokazywałem tydzień temu na filmiku i ona generalnie jest bardzo słaba. No i druga rodzina to jest rodzina, której nie pokazywałem. Znajduje się po drugiej stronie pasieki. No i będą dzisiaj łączone. Będą one dzisiaj łączone w sposób taki, że wyciągnę całą ramkę z obsiadaną pszczołą, gdzie znajduje się matka wznakowana w jednej rodzinie i przełożę do mojego ulu in vitro. I zaraz będę pokazywał, jak jest zbudowany ten ul, więc zapraszam, dajcie suba, kciuk w górę lub też w minus, bo jak to ten człowiek robi coś z pszczołami, Jezu, to trzeba mieć 50 lat plus, żeby pracować z pszczołami i co najmniej doświadczenie życiowe. Ale nieważne, to jest taka moja dygresja agresywna w stronę ludzi komentujących bez sensu i tylko hejtujących, no, ale wracając do tematu. Rodziny będę na razie, zajmijmy się tymi łączonymi rodzinami. Będą połączone te rodzinki w sposób na gazetę, to znaczy do góry przełożę korpus z ramkami rodziny bezmatecznej, którą właśnie matkę wsadzę do tego nowego ula. Pomiędzy ulami będzie gazeta nasączona, spryskana wodą. Powinny one zgryzać to. No i powoli przechodzić zapachem. Generalnie połączę słabszą rodzinę, czy słabsza będzie dochodziła do nowej rodziny, o tak. Dzięki czemu mam nadzieję, że nie wytną jej w pień. Gazeta, generalnie taki sposób łączenia na gazetę jest podobno popularny. Ja ostatnio tak łączałem, aczkolwiek średnio chciał zgryzać tą gazetę niestety. No zobaczymy, co będzie za tydzień. Tak czy siak muszę to połączyć, bo tak jak mówiłem, u mnie co najmniej cztery ramki obsiadane na czarno muszą być, bo inaczej no nie dojdzie pszczoła do rzepaku, a jak nie dojdzie do rzepaku, to mam cały pożytek towarowy w pieruna, a i tak z rzepaku dzięki temu mogę robić kolejny odkład, więc muszę to połączyć. Taki jest plan. Dobra, przechodzimy teraz do mojego ula, pokażę tego in vitro, jak jest zbudowany. Teraz trochę o warunkach. Ul będzie w pralni, gdzie panuje temperatura pokojowa w większości czasu. Na pewno jest to o wiele cieplej aniżeli na zewnątrz w zimę. Tak się zastanawiam, czy to nie będzie kotłownia lepszym rozwiązaniem, tak się zastanawiałem w sumie. Czy kotłownia jest lepsza, no tam zawsze panuje bardzo wysoka temperatura, bo jest piec na ekogrosze, który pali non-topa, więc mamy warunki stabilne, tylko że jest mały problem, tam się kurzy. I obawiam się, że kurz, który tam jest, wejdzie w przetlinki pszczół, no i pszczoły się osypią. Coś za coś, ale wolę nie ryzykować. W pralni też jest w miarę ciepło, a na pewno warunki są bardziej stabilne. To widzimy tak. Siatka, na dole jest siatka i styropian, żeby tego nie zgryzą, tamto mogą zgryzać, dlatego jest styropian położony od dołu, żeby było cieplej. Na dodatek siatka jest tutaj, dlatego że jak będą gryzły i robiły rzeczy pszczoła, wyciągały rzeczy i tak dalej, to na dole będzie porządek, to znaczy tam będzie spadać i nie będzie w gnieździe bezpośrednio. Denica higieniczna w sumie, no to co tu dużo tłumaczyć. Od góry będzie dochodziła kolejna siatka, żebym mógł mieć wygląd, jak wygląda sytuacja w ulu. No i generalnie będzie napakowane tutaj, będą napakowane ramkami cztery ramki suszu, to będzie zamknięte na całą zimę, plus jedna ramka z matką,
Tu, no ale pszczoły jakoś trzeba karmić. No i teraz jest opcja taka, albo syropem tu, aczkolwiek nie jest to dobra, najlepsza opcja, bo nie wiem, czy tutaj języczkiem przez to przejdzie pszczoła i pobierze ten pokarm. Dlatego zrobiłem boks. Na razie jest zamknięte, bo będę pszczoły przenosił. Tutaj jest wszystko sklejone na ciepły klej dotąd. Tą rurką pszczoła będzie przechodziła tu. Tutaj mam nadzieję, że nowe pszczoły będą wykonywały pseudooblot, to znaczy będą srały tam. Plus na dodatek będzie znajdowało się tu ciasto miodowo, cukrowo, pyłkowo, drożdżowe. Albo tylko drożdżowe. Zobaczę, czy dorwę pyłek. Jeśli dorwę pyłek, prawdopodobnie będę robił ciasto pyłkowe. Na to dochodzi dosłownie taka sama siata. O, tak, to jest szczelnie dochodzi, bo tutaj ranty bezpośrednio się stykają. Pszczoły mają jasno, tutaj będzie ciemno, pszczoły będą przechodzić tu. I mam, przez to, że tutaj będzie ciemno, a tu jasno, mam nadzieję, że będą przechodzić i wykonywały pseudo-oblot. No bo to nie będzie oblot, po prostu mają tam wyjść, zdobyć pokarm i ewentualnie się opróżnić. A czy to wyjdzie, to zobaczymy. No mówię, to jest pilotażowe. A dlaczego to robię? No bo i tak będę miał tą królową. Trochę mi szkoda się pozbywać jej. Jasne, że można to zimować w małych ulikach i są nawet w słoiku, ba, można to zimować na parapecie i są takie filmiki z tego. Aczkolwiek ja postanowiłem wykorzystać to i zobaczyć, czy taka pszczoła przez okres zimowy w pomieszczeniu ogrzewanym, w takim pseudokonstrukcji, czy ona może funkcjonować i czerwić, bo teoretycznie, jeśli tak, to no, to otwiera nowe horyzonty. To otwiera nowe horyzonty możliwości i rozwój rodziny w zimę, co jest na naszych warunkach termicznych na zewnątrz nierealne, nie? Więc dobra, przechodzimy do roboty. Plan jest taki, że na razie łączę, pokażę jak łączę, a następnie będę przekładał tutaj pszczołę i pakował. Oczywiście wszystko będę kamerował i na koniec lekkie podsumowanie. Dobra, i to jest ten ul. Zaznaczyłem go sobie wcześniej. Jak widzicie, no nie są obsiadane cztery ramki na fulla. Tak więc, co robimy? Będziemy przekładać tą ramkę, dodatkowo parę ramek suszu. Gdzieś znajdę matkę, przełożę ją do z tego mojego laboratoryjnego ula, a resztę wpakujemy do ula, do ulu. Z którym będzie to łączone. Znajdujemy się, znaczy tutaj jest ramka z królową, jednocześnie na odwrocie jest pełno pierzgi, więc idealna ramka akurat do mojego eksperymentu. No i nic, wkładamy. Pszczoły zakrywamy i tym magicznym trafem utworzyłem mój starter, znaczy starter, mój ul eksperymentalny. Jeszcze tutaj dołożę trochę suszu i później będę podkładał tam ciasto. Ale to dopiero za tydzień. Na razie niech się wszystko zadomowią. I wygląda, by the way, to tak. Bardzo mało pszczoły, dlatego muszę to połączyć z tamtym i wyjdzie taki normalny, względnie ok odkład. Jesteśmy przy ulu, nad którym będziemy dzisiaj pracować, znaczy z którym będziemy łączyć. To jest ten sam ul co ostatnio. Jest bardzo słaby, więc nawet jakby przeżył zimę, to nie. To nie gwarantuje to, że da mi miodu. Znaczy bardzo słaby, no. Przeżyłby, przeżył pewnie. Że przeżyć by przeżył, aczkolwiek nie mógłby nie rozwinąć odpowiednio. Co robimy w takim wypadku? No, łączymy. A jak na gazetę? Mam przygotowaną gazetkę z jakiegoś tam sklepu z meblami, bodajże, chyba tak. Tą gazetę moczymy we wodzie. Ja będę wykorzystywał resztkę syropu cukrowego. Namoczę w tym syropie tą gazetę, po prostu położę, nałożę korpus i będę dokładał ramki. Już bez. Rodzinka jest bez matki, nie? Ale nadal jeszcze
Zostaje tam zapach swojej starej królowej, dlatego dołożę tutaj rosnącą miętę, jeszcze położę dodatkowo na dół. To zapewni jakby zamaskowanie zapachu. Przygotowałem tak gotową, namoczoną gazetą korpus dolny razem z górnym. Teraz będę przyniosę tutaj ul i będę przekładał ramki. Ale zanim to nastąpi, tak jak wspomniałem, będę musiał podłożyć miętę. Mięta ma za zadanie, jak już wspomniałem, zamaskować feromony królowej, nowej, do starych pszczół. Generalnie powinno się zrobić, można zrobić, po prostu wygotować miętę, ostudzić i skrapiać też przy łączeniu rodzin. Tak samo w aerozolu, w atomizerze właśnie. Takie rodziny bezpośrednio na pszczołę. Ja tego nie stosuję. W tym wypadku powinno wystarczyć mi tylko opary mięty, jakby posiekanej, porwanej przez ten czas, kiedy pszczoły będą zgryzać tą gazetę. Ich zapachy się powinny już samego faktu gazety wyrównać, a na dodatek, używając mięty, pszczoły będą mniej agresywne względem siebie i na pewno, nawet jak już się za szybko przegryzą, to i tak będzie. Zapachy się wyrównają. Tutaj akurat są tak, powiedzmy, półtora ramki. Te półtora ramki przyjdzie na dół, koniec końców i sumarycznie będzie wyglądać to tak, że odkład będzie na 4-5 ramkach, plus minus. No, na 4-5 to jest dobre stwierdzenie i taki odkładzik spokojnie da radę przezimować, co najlepsze da mi miód z rzepaku. Dobra. Teraz zakrywam, żeby już to ładnie wszystko przechodziło zapachami. Zakrywam ul i widzimy się przy starterze. Tu znajduje się czerw i matka w tej uliczce. Tutaj mamy puste, zwyczajne ramki ze suszem, osuszonym, który znajdował się, te ramki znajdowały się za zatworem w ulach. No i plan jest taki, że te pszczoły ogarną co i jak. I zaczną przechodzić, jak już się oswoją tutaj, będzie ciepło, będą wychodzić tędy i w tym pojemniku będzie znajdować się syrop, żeby była woda i ciasto cukrowe. Będą to pobierały. Jestem po prostu bardzo ciekawy, jak będzie wyglądać czerwienie. Czy przez zimę mimo wszystko pszczoły już się zastopują, czy się rozkręcą, bo będzie temperatura. Zobaczymy. I w sumie tyle. Za tydzień będzie kolejny odkład, znaczy kolejny
Będzie pokazane, jak sobie radzą pszczoły, co robią. Przez całą zimę na dobrą sprawę będę to sprawdzał, no bo jestem bardzo ciekawy i zapewne wy też jesteście bardzo ciekawi, jak jesteście na tym filmiku. Pszczole in vitro. No in vitro, bo jest wszystko zamknięte. Warunki będą wręcz laboratoryjne. Więc zapraszam do suba, do dania kciuka w górę, do wejścia. Co ważne, wejścia na grupę Hodowlane Wariaty i do dyskursu w komentarzach czy też na grupie. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć. Without the